Szanowni Państwo, Wielka Impreza w województwie śląskim w Bytomiu, w mieście, którego prezydentem jest człowiek, który sam ma za sobą przygodę z pięściarstwem, z boksem, a nie tak dawno do Bytomia ściągnął tych, którzy zdobywali medale mistrzostw kraju, a dziś zdobywają medale na mistrzostwach kontynentalnych, a być może w przyszłości światowych. Człowiek, który przygarnął Krzysztofa Szota i jego ludzi do siebie, Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia, więc wielka impreza przed nami w Bytomiu. Ogromne brawa. Czy Bytom jest na to gotowy? Przecież to już za tydzień. Bytom jest gotowy od zawsze, ale myślę, że warte podkreślenia jest to, dzień dobry Państwu, że to są Mistrzostwa Polski pierwsze od 25 lat. To jest ćwierć wieku, to jest kawał czasu, ale ten boks w Bytomiu cały czas istniał i myślę, że dzisiaj w myśl naszego hasła Bytom wraca do gry, czas na kolejną dużą imprezę, tym razem imprezę pięściarską. Myślę, że będzie to bardzo dobra impreza z dużą frekwencją, bo już dziś wiemy, ilu będzie zawodników, także wszystkich serdecznie zapraszam do Bytomia. Już wspominaliśmy o Bytomiu podczas wywiadu z panem Leszkiem Błażyńskim. Mówiliśmy o organizowanym tam memoriale, więc no, chyba był to dobry wybór miasta. Czy miasto organizacyjnie jest już gotowe na przybycie zawodników, bo będą to zawodnicy z całej Polski, ale też z Europy? Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Bytom jest gotowy, pan prezydent oczywiście o tym powiedział. Przypomnę, że memoriał Leszka Błażyńskiego organizowany w Bytomiu, również w hali na Skarpie, tam gdzie będą się odbywały zawody juniorów. Czekamy na 16. edycję, także ten boks od wielu, wielu lat jest w Bytomiu i chcemy wrócić do tych pięknych tradycji Leszka Błażyńskiego seniora, do sukcesów polskiego boksu, sukcesów m.in. pana Mariusza Wołosza i dlatego od kilku tygodni, od kilku miesięcy rozmawiamy ze związkiem i stąd ten pomysł, żeby wspólnymi siłami zorganizować fajną imprezę w Bytomiu. No mamy to szczęście. My jako Kielce mamy sportowca jako prezydenta, Bytom również ma sportowca jako prezydenta, więc chyba ci sportowcy mają rękę do rządzenia miastem. Panie prezydencie, bo to był pana pomysł, żeby te mistrzostwa odbyły się w Bytomiu. Może tak będzie mi trochę lepiej. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, wszystko w życiu musi mieć swoją kolej i w sporcie też, czyli jeśli odbudowuje się coś, to wszystko musi być dobrze zaplanowane i muszą się te rzeczy toczyć. Kolejną rzeczą było jakby ściągnięcie do Bytomia, czy też zorganizowanie kolejnej dużej imprezy na miarę Polski. I te Mistrzostwa Polski, myślę, są pewnym symbolem, że wracamy na tą mapę. Teraz zawodnicy i ci, którzy do nas przyszli, bo tak jak zostało to wspomniane, choć przyznam, że jakby to była pewien ruch z mojej strony, pewne zawirowania na drodze zawodników. Ja też je osobiście przeżywałem w swoim życiu. Czasami się znajdzie ktoś, kto poda rękę, a czasami nie. Więc jeśli taka sytuacja była, ja tą rękę podałem i bardzo się cieszę, czego nie żałuję. No, a zatem idą kolejni zawodnicy. Trzeba być cierpliwym i konsekwentnym i my to robimy. I myślę, że ci zawodnicy odniosą sukces, mniejszy lub większy na tych mistrzostwach, ale to będzie nadawało kolejny rytm kolejnej rzeszy zawodników, która u nas trenuje, a mogę śmiało powiedzieć, że z miesiąca na miesiąc tych zawodników jest więcej. Otwieramy nowe szkółki w innych częściach miasta, także naprawdę na nowych adeptów pięściarstwa nie ma co narzekać. No i cieszę się, że związek, jak widać, i w tym miejscu, i w kilku innych również się rozwija. Również ciężko pracuje na to, aby nadrobić te wieloletnie zaległości, abyśmy wyszli z tej definicji niszowej dyscypliny, bo boks taką dyscypliną nie jest w mojej ocenie i zasługuje na miejsce, na ważne, wysokie miejsce w hierarchii sportu. I powoli udowadniamy to również sportowo, co mnie szczególnie cieszy, bo przecież nie ma lepszej promocji, nie ma lepszej reklamy niż sportowy sukces. Zatem sprawdzamy się organizacyjnie, sprawdzamy się sportowo, a teraz panie prezesie tylko cierpliwości i konsekwencji. Myślę, że będziemy cieszyć się z tych medali Mistrzostw Świata, medali Mistrzostw Olimpijskich, na co wszyscy od wielu, wielu lat czekamy. Wielkie brawa, prezydent Bytomia, człowiek z krwi i kości wywodzący się z pięściarstwa. Panie i panowie,
Śląski Związek Bokserski to nie jest tylko Bytom, to są różne miasta, ale przede wszystkim Międzynarodowe Mistrzostwa Śląska Kobiece w boksie. One się odbywają rokrocznie, są opisane w kalendarze międzynarodowe. Ja myślę, ale muszę zadać to pytanie. Panie Prezesie, czy trudno było przyznać organizację tych mistrzostw dla miasta Bytom? Czy było trudno? Pierwsze rozmowy z panem prezydentem były bardzo, uważam, owocne. Od razu złapaliśmy wspólny język. I jak to zawsze w życiu bywa, nic się nie dzieje bez przyczyny, ponieważ w Bytomiu, w sekcji Akademia Boksu Bytomskiego są fajni zawodnicy. Brązowy medalista mistrzostw Europy Nikolas Pawlik, który w tym roku walczył właśnie brązowy medal, rok wcześniej srebrny medal, przepraszam, rok wcześniej brązowy medal, więc bardzo dobry zawodnik, Oliwier Szot i wiele innych fajnych zawodników. I myślę, że te mistrzostwa naprawdę będą wyjątkowe i będą na wysokim poziomie. O tym, jak te negocjacje przebiegały, to bardzo proszę, żeby powiedział pan Maciej Demel, wiceprezes Polskiego Związku Bokserskiego do spraw organizacji i finansów. O ile chodzi o negocjacje, one trwały krótko. Były za to bardzo konkretne i szczerze mówiąc, w krótkim okresie czasu wyczerpaliśmy tematy. Bytom jest organizatorem i myślę, że jako organizator sprawdzi się w 100%. Chciałem dodać kilka rzeczy odnośnie przyznania tych organizacji, bo wiadomo, że ubiega się o organizację Mistrzostw Polski wiele samorządów. Jednak chyba największe na nas wrażenie zrobiło podejście ogólnie prezydenta, który wcześniej był aktywnym sportowcem. Przypomnijmy tylko, że był dobrym pięściarzem, a dodam tylko, że jednym z jego trenerów był obecny tutaj pan Andrzej Filipek. Pozdrawiamy serdecznie. Ten sam człowiek będzie superwajzorem tej imprezy. I chodzi o to, że z panem prezydentem było o tyle prościej, że praktycznie wydaje nam się, że wiemy, o czym od samego początku rozmawiamy. Kochamy tą dyscyplinę i to sprawiło w jakiś sposób, że właśnie te wspomniane negocjacje były tak sprawnie przeprowadzone. Ja myślę, że te mistrzostwa zapamiętają zarówno kibice, jak i przede wszystkim uczestnicy na długo. Mam nadzieję, że te moje słowa się spełnią, czego nam wszystkim, a przede wszystkim właśnie sportowcom życzę. Dziękuję. Pan Maciej Demel, oczywiście wiceprezes PZB do spraw organizacji i finansów. Panie prezydencie, pytanie takie troszeczkę inne, bo pierwszy raz, kiedy bardzo pozytywnie, bardzo ciepło na pana temat wypowiadał się pewien zawodnik, tak zapytam, no ale dlaczego, skąd sobie, bo my razem trenowaliśmy. Mowa o Damianie Jonaku. I on powiedział, że Mariusz Wołosz to jest człowiek, który ten boks tak ukształtuje Bytomiu, że być może nie Sząbielki, być może ktoś inny, ale do tej ligi, którą pan prezes Nowaczek chce reaktywować, drużyna z Bytomia powróci. Szanowni Państwo, siła sprawcza zawsze zależy od możliwości. I trzeba sobie to jasno powiedzieć. Ja, biegając się o urząd prezydenta, tym razem skutecznie, zawsze miałem kilka celi wyznaczonych, oczywiście tych najważniejszych, dotyczących miasta, mieszkańców, ogólnie w całości, ale pewnie kilka takich drobnych. One były związane z boksem i z hokejem, bo pan Adam Fras to jest wieloletni zawodnik, reprezentant Polski, duże doświadczenie, wybudowane niedawno nowe lodowisko i tam też powoli wracamy do najwyższego poziomu. Ale kwestia boksu to jest coś tak naprawdę, mówiłem to wielokrotnie, co sprawiło, że jestem takim, a nie innym człowiekiem, co pozwoliło mi wygrać wybory i objąć ten urząd. Mało kto to wie, a ja powtarzam to swoim zawodnikom, że te cechy charakteru, które nabrałem podczas tego, kiedy byłem zawodnikiem, czyli umiejętność znoszenia porażek, podnoszenia się pod nich, dążenie do celu i cały czas jakby nieustępliwość, w życiu codziennym również są istotnymi cechami. I to mówię zawodnikom, z którymi mam czasami okazję potrenować, też jestem instruktorem, więc jak tylko czas pozwala, jestem z nimi na sali i przekazuję im to, co jakby te wnioski, które ja po tych latach wyciągnąłem. Ja wrócę też do tej opinii panów tutaj odnośnie tej naszej rozmowy. No, jeżeli spotykają się ludzie, którzy stali w ringu, wiedzą, o co chodzi, to tak naprawdę omijamy duży zakres tłumaczenia sobie, co jest potrzebne i co jest ważne.
I tak też było wtedy, my wiedzieliśmy, co się robi, jak się robi. My w Bytomiu już w tej kadencji mamy wiele ze sobą dużych imprez, również imprez rangi Mistrzostw Świata, więc wiemy, jak je robić. No, tym bardziej musi być dobrze, jeśli robimy dyscyplinę, której my się wszyscy znamy, a wszyscy moi współpracownicy, trochę prywaty, mogą wiedzą, że mam ją w sercu i musi wszystko zagrać i być na najwyższym poziomie. Jeśli chcą ze mną współpracować i z tego, żebym ja był też zadowolony. Także oprócz tego, szanowni państwo, wspomniany był tutaj mój były trener, sędzia, pan Andrzej Filipek. Ja również sięgnąłem po jego wiedzę i jego doświadczenie, bo pan Andrzej tych imprez zorganizował setki. Ja jestem człowiekiem, który wychodzi z założenia, że nie wyważa się otwartych drzwi. Jeśli są wokół nas ludzie, którzy mogą pomóc i mają ku temu serce, trzeba to robić, bez względu na różne animozje. Wiadomo, że w życiu różnie to bywa, lubimy się bardziej lub mniej, ale jeżeli ktoś coś robi profesjonalnie, trzeba z tego korzystać. No i cała rzesza działaczy, zawodników i trenerów. I myślę, że też naszą rolą jako całego środowiska jest to, abyśmy zawsze ze sobą współpracowali. Mówili o tym, że mamy jeden kierunek, jeden cel. Ja powtarzam to swoim pracownikom, takich, którzy są nowi, których zastałem w pracy, że my nie musimy się lubić, musimy się szanować i oceniać się po pracy i współpracować. I myślę, że jeżeli ten cel będzie nam przyświecał, to naprawdę przed Polskim Związkiem Boksarskim tylko droga do powrotu do najlepszych lat. I czego życzę sobie, moim zawodnikom, naszym zawodnikom i oczywiście panom prezesom i zarządowi związku. Czyli bardzo się nie pomyliłam, mówiąc, że sportowcy na urzędzie zarządzanie miastem doskonale się sprawdzają. A kiedy pana dyscyplina w Bytomiu? Tak jak pan prezydent powiedział, zbudowaliśmy w zeszłym roku, czy zakończyliśmy inwestycję, budowa lodowiska. I muszę powiedzieć, że budowaliśmy to lodowisko nie tylko z myślą o sportowcach. Przyświeca nam idea, żeby te obiekty sportowe były wypełnione od rana do wieczora, ale nie tylko wyczynowymi sportowcami. Ma to służyć przede wszystkim mieszkańcom Bytomia, czyli dzieciom, młodzieży, młodym sportowcom, ale również chcemy powrócić do lat świetności sportu w Bytomiu. Przypomnę, że Polonia Bytom Hokejowa zdobywała wielokrotnie tytuły Mistrza Polski i też powoli chcemy odbudować ten wielce zasłużony klub. A jeśli chodzi o organizację dużych imprez, myślę, że jeszcze w tym roku, w grudniu bieżącego roku, będziemy organizowali turniej hokejowy. Będą to zawody juniorów, ale tym razem rangi Mistrzostw Świata i w grudniu również zapraszam do Bytomia, tym razem na lodowisko, na zawody Mistrzostw Świata juniorów hokeju na lodzie. Także boks, hokej, ale przypomnę, że też wielkie tradycje i klubu Czarni Bytom, judoków, wychowanków, olimpijczyków, jak również klub tenisa ziemnego, olbrzymie sukcesy Magdaleny Fręk. Mógłbym wymieniać bez końca. Powtórzę jeszcze raz, Bytom wraca do gry. A my państwu tego bardzo życzymy. Ja w międzyczasie zdradzę to państwu tajemnicę, że pan prezydent pana prezesa cichcem zapytał, czy mu się podoba medal. Panie prezesie, podoba się? Bardzo się podoba. Myślę, że będzie się wszystkim podobał. Także piękne medale. Zawodnicy, trzeba zasuwać mocno, trenować, jeszcze mamy trochę czasu. Zapraszam wszystkich. Pierwsze promować ten sport wśród młodzieży, a po drugie integrować wasze środowisko. I tego wszystkim życzymy. Wielkie piękne brawa raz jeszcze. Konferencja dotycząca 29. indywidualnej Mistrzostw Polski juniorów w boksie Bytom 2022. Już za nami. Zapraszamy was wszystkich do tego, żeby uczestniczyć dalej w pierwszych międzynarodowych.